W ubiegłym roku modliłam się o moją kuzynkę, która była chora na raka piersi. Kiedy ją spotkałam, była już po chemioterapii, była łysa i miała odjęte dwie piersi. Pomodliłam się o nią, nie wydarzył się żaden manifest. Natomiast z uwagi na to, że ona wyraziła jakby zgodę, żeby się ze mną spotykać, spotykałam się z nią i przybliżałam jej osobę Jezusa Chrystusa. Po pewnym czasie nie chciała się już dalej ze mną spotykać, ponieważ zaczęłam głębiej dotykać jej życia. Natomiast o co chodzi? Ja jej nie odpuściłam w modlitwie. Cały czas modliłam się o nią wstawienniczo. Powoływałam do życia to, co jest martwe. I dosyć niedawno spotkałam się z nią. Minęło kilka miesięcy. Spotkałam ją przy sklepie. Rozpoznałam jej twarz, ponieważ wiecie, odrosły jej włosy, więc wyglądała zupełnie inaczej. Ja mówię, hej! Zajrzałam jej i mówię, włosy ci odrosły. Ona mówi, tak, jestem całkowicie uzdrowiona. I odkryła swój sweter i pokazała mi brzuch. Jest w ciąży. Amen. 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 Amen.